słownie 10 metrów od wyjścia, ale nie może przejść. Tak dużo ludzi jest. Teraz! Drugiego grudnia w Bielsku Białej odbyło się spotkanie z prezesem IPN Karolem Nawrockim, kandydatem na prezydenta. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W Bielsku Białej nie zabrakło również mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Jaki jest pana stosunek, to chyba już wiemy. Jaki będzie pana stosunek jako prezydenta do spraw legalizacji takich problemów jak aborcja, eutanazja, in vitro, czy to jest taki stosunek, jak ma Kościół katolicki? Bardzo proszę o taką szczerą odpowiedź, bo jeżeli chodzi o stosunek do deprawacji młodzieży, to już wiem doskonale, bo wczoraj spotkaliśmy się w Warszawie i myślimy podobnie, więc bardzo bym prosił o to. Ja, jak powiedziałem, drodzy Państwo, jestem katolikiem, jestem członkiem Kościoła katolickiego, jestem chrześcijaninem, więc jestem na rzeczy. Jestem za życiem od początku, od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest rzecz naturalna, drodzy Państwo. Natomiast moja historia rodzinna też mnie do tego zobowiązuje, drodzy Państwo. Ona przebijała się publicznie. Może tu w Bielsko-Białej fragment jej opowiem. Ja jestem ojcem wspaniałego syna, Daniela, który ma 21 lat, którego bardzo kocham, bez którego nie wyobrażam sobie życia i który kocha mnie też, może część z Państwa go widziała. Wychowuję go od drugiego roku życia. Nie jest on moim biologicznym synem, ale zapominam czasami o tym, bo nie znam innego życia jak z Danielem, a on nie zna innego ojca jak ja. I mamy świadomość w moim rodzinnym domu, że Daniel żyje za sprawą głębokiej odporności psychicznej, poświęcenia i gotowości jego młodej wówczas mamy do tego, aby go urodzić i żeby życie wygrało. Więc ta sytuacja, drodzy Państwo, w pewien sposób buduje też mnie osobiście. Jestem natomiast przeciwko, drodzy Państwo, ideologicznej wojnie i to na ulicach polskich miast. I to też chcę podkreślić, że to są sprawy tak delikatne i dotyczą rzeczy tak fundamentalnych, że najgorsze, co mogłoby się w Polsce stać, to powtórzenie wychylonych wahadeł sprzed kilku lat. To jest rzecz równie niepokojąca, jak i to, że dzieją się zamachy na ludzkie życie. To jest mój pogląd, którym się z Państwem dzielę, moja etyka, moje poczucie chrześcijańskie, żeby było jasne, w świecie chrześcijańskim i w Kościele katolickim ja nie robię z siebie anioła, drodzy Państwo. My upadamy i wstajemy w naszym życiu. I to jest fundament życia chrześcijańskiego, bo Pan Bóg i Pan Jezus są miłosierni i rozumieją, że jak się wierzy, kocha, przeprasza za grzechy, chodzimy przecież do spowiedzi, to jest się coraz bliżej Pana. Nie chcę z siebie po tym Pana pytaniu zrobić anioła. Upada się i się wstaje. Natomiast jestem za życiem, ale jestem przeciw ideologicznej wojnie na ulicach polskich miast, drodzy Państwo. O tym musimy pamiętać i o to do Was apeluję. Brawo! Panie prezesie, wiemy, że Polska nie zmierza ku dobremu. W życie współczesnej młodzieży wkradają się elementy ideologii lewicowej, propagowane przez rząd koalicję 13 grudnia. Panie prezydencie, nasz przyszły, mam takie zapytanie, jak możemy się przed tym uchronić, aby ta polska młodzież, która od lat była katolicka, kierowała się dziedzictwem i nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II, aby w tych polskich szkołach młodzież nie była deprawowana i aby dalej była taka jak kiedyś. Bardzo ważne pytanie, drodzy Państwo. Zobaczcie, siła młodych. Idą po nas kolejne pokolenia. To jest to. Polska młodzież! Polska młodzież! Polska młodzież!
Pytanie jest o tyle trudne, że wszyscy wiemy, w jakich żyjemy czasach. Powiem, drodzy Państwo, resort edukacji narodowej oddany jest politykowi bardzo radykalnemu, skrajnemu. Politykowi, który reprezentuje 7% poparcia polskiego społeczeństwa. I to jest wielki dramat polskiej edukacji. Ja śledzę nową podstawę programową od dłuższego czasu w ramach swoich obowiązków zawodowych i z tej podstawy programowej, drodzy Państwo, znika budowanie poczucia młodzieży w miłości do Polski, w budowaniu przywiązania do naszych wartości i do tożsamości, a pojawia się nowy przedmiot lekcyjny, przeciwko któremu wczoraj protestowaliśmy, czyli edukacja zdrowotna, gdzie zabiera się nam, jak mi jako ojcu i wam jako rodzicom, możliwość wpływania na tak emocjonalną, tak osobistą, tak ważną w życiu kwestię, jaką jest seksualność. Więc zamiast walki o tożsamość, drodzy Państwo, i budowania poczucia za to, że jesteśmy narodową wspólnotą, w szkołach stara się wzbudzić właśnie ideologiczną wojnę. I to jest dość duży problem, zauważany, jak widzimy, przez młodzież. Natomiast jest na to odpowiedź. Co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim wygrać najbliższe wybory prezydenckie. Może tylko te parlamentarne. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.